Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 185. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Tak się składa, że dziś jest 14 lutego, a ja mam dla Was odcinek o tym, co czują mężczyźni. Nazewnictwo i zbieżność dat są oczywiście z przymrużeniem oka, a moim gościem jest człowiek, którego chyba przedstawiać nie trzeba, ale zrobię to. Miłosz Brzeziński, autor, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, współpracujący z organizacjami na całym świecie. Przed Wami rozmowa, której moim skromnym zdaniem trzeba posłuchać, niezależnie od płci i poziomu zainteresowania psychologią. Jest to też odcinek rekordowy, ponieważ wypowiedziałam w nim najmniej słów w historii programu, ale jak sami zobaczycie, jeżeli jesteście z nami na YouTubie w wersji wideo, ale przede wszystkim posłuchacie, Miłosz opowiada arcyciekawie, a ja przyznam szczerze, nie pamiętam, kiedy dowiedziałam się tylu nowych rzeczy w ciągu godziny. Będzie o tym, dlaczego nikt przez pokolenia nie interesował się psychiką mężczyzn, dlaczego emocje są tępe i jak wychowywać chłopców bez patriarchatu. To jest oczywiście między innymi to, co znajdziecie w tej rozmowie, bo wątków było wiele i ciekawostek cała masa. Zanim zostawię Was na godzinę ze sobą i Miłoszem, to dodam tylko, że będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować i wystawić mu opinię. Na iTunesie i na Spotify można dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie jest też opcja napisania kilku słów recenzji. Generalnie z góry Wam bardzo dziękuję. Takie działania pomagają podcast promować i dociera on dzięki temu do szerszego grona odbiorców. Na YouTubie oczywiście możecie podcast zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, ale jeżeli interesuje Was dialog i pogłębianie tematów około podcastowych, to lećcie głównie na mojego Instagrama, czyli instagram.com/karolinasobańska i tam też śmiało udostępniajcie podcast i oznaczajcie mnie. Jest to zawsze bardzo miłe. To tyle słowem wstępu. Życzę Wam miłego słuchania rozmowy z Miłoszem Brzezińskim. Cześć Miłoszu. Cześć Karo. Rzadko się zwracam do kogoś w wołaczu, ale jakoś pomyślałam, że do Ciebie tak powiem. Choroba to Karo, to też jest wołacz w takim razie. Dobrze, a dlaczego tak się stało? Porozmawiajmy o tym. Nie o tym jest ten odcinek, więc ja odbiję pałeczkę. Dobrze. I zdam sobie sprawę, że nigdy nie rozmawiałam w podcaście z ekspertem płci męskiej o psychologii. No to może dobrze, czy źle? Zastanawiam się po prostu, czy to jest wydarzenie losowe, czy to ładnie pokazuje, obrazuje, jak wygląda taka dysproporcja w świecie psychologii. No w Polsce powiedzmy. Na pewno w świecie psychologii dysproporcja jest. Jedną z nich jest to, że więcej jest kobiet, niż mężczyzn, ale chyba nie aż tak, żeby jedna osoba na ileś tam. Niemniej jednak, kiedy się studiuje, to widać. Są takie kierunki, na których więcej jest chłopaków lub mężczyzn i są takie, na których jest więcej dziewczyn, kobiet. Ale w ogóle psychologia ma swoje dysproporcje, o których warto powiedzieć. Jedną z tych dysproporcji, które nie są tak oczywiste, jest to, że psychologia jest zakrzywiona liberalnie. Czyli, że ponad 80% publikujących na świecie psychologów ma zapatrywania liberalne. Mhm. Czyli właściwie trudno jest, czy wręcz przy 80% moglibyśmy uczciwie powiedzieć, niemożliwe jest przepchnąć wynik jakiegoś badania, który by wykazywał na przykład wyższość mężczyzn nad kobietami. Okay. Dlatego, że jeżeli ktoś dotknie choćby tej liberalnej myśli, to zaraz dostaje po łapkach, że au, au. Więcej tak nie rób. I jeżeli wychodzą na przykład jakieś wyniki badań, że mężczyźni są w czymś lepsi od kobiet, to musi być takie przaśne, takie na przykład lepsi są w rzucaniu małymi przedmiotami do niewielkich otworów. Nie sobie myślisz, no widać, bardzo to jest życiowo przydatna umiejętność, niech se są.
Ale to też oczywiście powoduje wiele mitów, nie? Bo jednym z takich mitów, który jest pokłosiem, jest to na przykład, że związki jednopłciowe są związkami weselszymi i spokojniejszymi. A to też jest nieprawda. Związki jednopłciowe są często związkami bardzo przemocowymi. Ale ponieważ nie za specjalnie można o tym powiedzieć na głos, bo zaraz by było które są bardziej naturalne, to wychodziłoby na to, że to będzie źle zinterpretowane i najczęściej nikt nie chce tej sprawy dotykać. I przez to osoby, które w takich relacjach funkcjonują i chcą sobie poradzić, mają bardzo utrudnioną pomoc, bo nie ma takiego transferu wiedzy, jak mógłby być. No tam jest masa takich historii, ale też wynika to, podejrzewamy, z faktu, że mężczyźni byli psychicznie zdrowi jeszcze pewnie do lat 70. moglibyśmy uczciwie powiedzieć. Myślę, że w niektórych miejscach do lat 80. ubiegłego wieku. Mężczyznom nic nie było. Oni jak się jakoś zachowywali, to na pewno było dobrze. To jest ten patriarchalizm, który tak wszyscy kocha. Mężczyźni po prostu z założenia funkcjonują poprawnie, gdyż chłopcy będą chłopcami, jak mówią Amerykanie. To po prostu tak jest. A jak coś się dzieje nie tak, a zwłaszcza się dzieje w związku nie tak, no to się najczęściej dzieje z winy kobiety w takiej relacji. Tak, nawet terapeuci mówią tak elegancko, że w związku zaburzonym, takim poważnie, na 10 mężczyzn 9 odejdzie, a na 10 kobiet 9 zostanie. Bo kobieta się czuje kulturowo obarczona odpowiedzialnością za to, żeby rodzina była spójna, to jest jej odpowiedzialność, bo już jest to pomysł, który wygasa. To jest w ogóle nie tak stary pomysł, bo powiem Ci dla ciekawostki, pierwsze osoby, które wyszły z domu do pracy, to były kobiety. Bo ludzie pracowali w polu, kobiety i mężczyźni, i dzieci zresztą też, jak już się zrobiły takie, że grabie ich nie zabiły. I pierwsze wyciągane były z domu, to mężczyźni zostawiali w domu i się nim opiekowali. Dopiero później, jak rewolucja przemysłowa, czyli to dopiero wtedy mężczyźni zaczęli z domu wychodzić. I doszło do takiego momentu na początku ubiegłego wieku i w jego połowie, że mężczyźni zaczęli bardzo szybko zarabiać coraz więcej, a kobiety tyle samo. I kobietom się przestało upylać chodzić do pracy w ogóle. To nie było sensu, więc powstał. To nie jest jakiś archaiczny etos kobiety, która podtrzymuje westalki jakieś tam. Westalki w ogóle nie w domu tego ognia pilnowały, umówmy się. Tylko to jest zupełnie wszystko nowa historia. To w tym nie ma żadnej jakiejś głębokiej tradycji. Więc my właściwie cały czas się adaptujemy do tego, co się dzieje na rynku. I to nawet ten numer 100 lat nie ma. Więc sięganie do jakichś tam praaryjskich metod wymyślania praprzodków, których odkopujemy szczątki, to jest kant gigant. No dobrze, ale wracając do tej rozmowy. Więc do lat 70., 80. mężczyźni ani nie mieli swojej psychoterapii. Kobiety miały swoje choroby i przypadłości, a mężczyźni po prostu byli zdrowi z natury. Wiele takich rzeczy dziś rewidujemy. Rewidujemy na przykład to, że monogamia jest zdrowa. Kiedyś monogamia to był jeden partner na całe życie. Teraz monogamia to jest jeden partner naraz. Nie wiadomo, czy to się zmieni. Esther Perel na przykład twierdzi, że związki monogamiczne nie są jakieś super ekstra przez całe życie. Mówi, że monogamia nie sprawdza się super dobrze. 30% osób przynajmniej deklaruje, że doświadcza przemocy w związkach monogamicznych. Regularnie. To jest 1/3. To chyba kurna dużo. W związkach to nie jest tak, że sprawdza się monogamia. W związkach się sprawdza, wiemy, szacunek, przestrzeganie podobnych wartości, współpraca, pewnie nie raz jeszcze o niej dzisiaj powiemy, to się sprawdza w związkach, a nie monogamia, żeby nie wiem co. Więc prawdopodobnie od tego też odejdziemy, może nie za naszych pokoleń, ale jakoś tam gdzieś coś zostanie wymyślone nowego. No i stąd być może z tej transformacji, którą cały czas przechodzimy, bierze się ta historia, że zwłaszcza te kierunki terapeutyczne i nie były reprezentowane silnie przez mężczyzn, bo też mężczyzn w zbyt wielkim stopniu nie dotyczyły. Choć jak mamy pomyśleć o początkach psychoterapii, to tam z kolei nie było kobiet, wiadomo, tylko były Freudy, Jungi i cała reszta. Ale teraz to już się zmienia powoli, bo widać, że są w tym jakieś... zaczyna tam być właśnie taki parytet, jakaś taka równość. Nie jest tak, że jakaś płeć jest bardziej do tego wyraźnie predysponowana, bo być może to też zaburzy Twoją i Państwa statystykę, jak powiem, że mężczyźni, jak pokazują badania, są w ciągu doby bardziej wahliwi emocjonalnie niż kobiety.
to badanie wyszło przy okazji badania pigułek antykoncepcyjnych. Bo pojawił się taki mit, że jak kobieta bierze takie pigułki, to ją potem chwieje przez cały dzień. Otóż nie ma na to dowodów, że ją przez cały dzień, chyba że w to wierzy, wtedy mamy takie nocebo. Ale mężczyźni i tak są bardziej wahliwi, bo ich tam badano dla porównania i tak dalej. Okazuje się, że oni deklarują więcej wahań nastrojów w ciągu dnia. I my to wszystko musimy pozakopywać, co sobie pomyśleliśmy wcześniej, że mężczyzna jest czymś tam, a kobieta to jest czymś tam. Bo ani ten mężczyzna tym nie jest, ani ta kobieta tym nie jest. No i tak się to może wreszcie wyrówna, czyli powiedzielibyśmy, że będzie to z korzyścią społeczną, bo my raczej zakładamy w takim naturalnym modelu społecznym, że osoby najbardziej kompetentne zajmują jakieś stanowiska, a nie ma to znaczenia, czy one są tam białe, żółte, kobieta, mężczyzna. Czy jak ktoś umie policzyć z matematyki, to on tam będzie pracował, a nie dlatego, że jest czymś stryjkiem, albo że nie ma tej płci, co trzeba. Czyli nie bierzemy czegoś, co nie ma znaczenia dla tego wszystkiego. Tak? Podobnie zresztą rzecz się dzieje w wojsku. No. Kiedyś mężczyźni w sumie powiedzielibyśmy, nie wiem, nie wiadomo na ile to będzie eleganckie, że mężczyźni byli tuczeni, żeby umrzeć na wojnie. Każdy potrzebował wielu mężczyzn zdrowych, nawet Hitler i Stalin jeszcze, żeby oni poszli i umarli. Tak jak mówił marszałek Koniech, nasz batalion piechoty, kiedy napotyka pole minowe, szturmuje tak, jakby go nie było. Oni po prostu szli tam i umierali. Nie mieli jedzenia albo bardzo mało. Na froncie wschodnim po prostu zamarzali masami, nocując na śniegu w minus 27 stopniach i tak działo. Bo tak były też konflikty zbrojne prowadzone. Kiedyś bardzo ekonomia na tym bazowała. Państwa niczego nie produkowały, tylko po prostu kradły. Niektóre do dzisiaj sobie z tym radzą. Jak moi obywatele już nie mieli, to się napadało kogoś innego i to tyle. To tak się jeszcze cofnęliśmy do średniowiecza. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj potrzebujemy często do prowadzenia działań wojennych pewnej wąskiej grupy ekspertów, która o wiele więcej zmienia. To nie musi być facet wcale, ani mężczyzna, ani chłopak. Wtedy to w dużej mierze byli ludzie młodzi. Oni tam mieli 16-17 lat i ich się wysyłało, żeby w tym śniegu tam, czy na pustyni umierali z głodu i żeby sobie amputowali odmrożone kończyny. Czyli oni też nie mieli kontroli nad własnym ciałem, to co, o co dzisiaj walczą kobiety. I tak już nie jest potrzebne, bo dronem może kierować każdy. Znaczy każdy, ten kto jest lepszy może kierować dronem. I tu nie mamy jakichś doświadczeń, że kobiety, bo kiedyś jeszcze było, a mężczyźni to grają gry komputerowe, oni potem tym joystickiem. No to znowu mamy taką statystykę też ciekawą, że teraz więcej kobiet dorosłych gra w gry komputerowe niż nastoletnich mężczyzn. Czyli znowu też to przestała być prawda, nie? Tylko my za tym wszystkim musimy ponadążać i parę pokoleń, jak to się mówi dosadnie, musi wymrzeć, żeby ta kultura czy moralność, czy jak to nazwiemy, zrobiła krok w jakimś takim kierunku nie lepszym, ale wyższej efektywności w czasach, w których funkcjonuje, tak byśmy powiedzieli. W ciągu tych kilku minut zdążyłeś powiedzieć przynajmniej 5, choć pewnie 10 rzeczy, które obróciły moje spojrzenie na wspomniane kwestie o 180 stopni, więc postaram się nie dopytać o nie wszystkie, tylko złapać się jednej myśli, bo z tego co mówisz wynika to, co powiedziałeś na temat wahania stanów emocjonalnych mężczyzn, że mężczyźni mają uczucia. Mają uczucia, a mają też nawet emocje, tak byśmy powiedzieli, bo jedno to jest to, co powstaje w głowie, czy tam gdzieś w ciele, w różnych miejscach, a drugie, jak to nazwiesz. I to są często dwie zupełnie różne kwestie. Właściwie dla większości osób, nie różnicując płci, emocje są trzy. Jesteś smutna, wesoła albo zła. Więcej nie ma. Jak zaczynasz myśleć, czym jest na przykład zażenowanie, które też możesz w sobie czuć, żeby nawet tych takich para ekmanowskich 6 emocji, tam tak strach, złość, radość, zniechęcenie, obrzydzenie i zdziwienie i ostatnia, żeby tego nie to już na przykład jak opisać w ramach tych kategorii na przykład zniechęcenie, tak powiedziałem, albo obrzydzenie. Jak to opisać, jak masz tylko 3 do opisania? Czy masz 3 literki alfabetu, albo żeby powiedzieć obrazowo, masz 3 farbki i masz namalować coś, że jest luzowe, nie? A to nie są te 3 farbki tam czerwony, zielony tam i jak, nie, czy czarny. Nie, to jest taka farbka, na przykład jedna jest biała, czarna i żółta, nie?
i to masz takie, i masz z tego zrobić zielony nagle, bo czujesz zielony, ale nie wiesz, jak masz to powiedzieć, bo nie masz tego alfabetu w głowie. I to jest też duży problem, bo mężczyźni ani nie byli nigdy specjalnie, właściwie ten narzut kulturowy, który mężczyźni zawsze mieli, to już mamy go za sobą, bo to już tak nie jest, był taki, że mężczyzna raz, że nie powinien za bardzo się kontaktować ze swoimi emocjami, bo się na przykład zawaha na wojnie, albo zawaha się, jak będzie coś zrobić. To nie musiała być wojna, bo właściwie większość czasu naszej ewolucji to był czas, w którym po prostu silniejsi byli słabszych. Zresztą jakby się ktoś uparł i był złośliwy, to powie, że dzisiaj to się dzieje dokładnie to samo. Że my się nie robimy silniejsi po to, żebyśmy się lepiej czuli, tylko żeby nikt nas nie napadł, jak mu przyjdzie do głowy się rozglądać, komu przyłoić, to my nie będziemy w pierwszej trójce na przykład, tak? I to się często tak dzieje. Więc przydawało się, żeby mężczyźni za bardzo się nie zastanawiali. Na przykład, czy jak strzelam do tego kogoś, kto jest po drugiej stronie, to czy on ma dziecko? Bo ja się zawaham i on i umrę. Więc się mówiło, od myślenia jest tam porucznik, a wy jesteście od strzelania. Bo od myślenia jest pan jakiś tam hrabia, a wy jesteście od machania i zabijania. Nie, to tak miało wyglądać. Druga sprawa jest taka, że wiele emocji, które mają mężczyźni, to emocje destruktywne, co w połączeniu z tym, że statystycznie są silniejsi fizycznie, a zwłaszcza w pewnym wieku jest ta różnica bardzo wyraźna, trzeba było jakoś te emocje, no, nazywając rzeczy po imieniu, regulować. Każdy musi regulować swoje emocje. To jest taki obowiązek społeczny, o którym często zapominamy. Emocje są bardziej jak światło latarni morskiej. Czyli my mamy brać je pod uwagę, ale nie możemy na pałę płynąć w tamtym kierunku, bo się rozbijemy. Mamy robić swoje. Emocje mają nam pomagać w adekwatnym reagowaniu na sytuacje życiowe. A mężczyźni mają w takim pewnym wieku, zwłaszcza w, powiedzmy, mężczyźni w ogóle dłużej się rozwijają niż kobiety, właściwie później, tak byśmy powiedzieli. Co też jest ciekawą historyjką, zaraz do niej dojdziemy może. Ale mają taki moment w swoim życiu, w którym bardzo chcą mieć dzieci z każdą, a jak ona nie chce uprawiać seksu, to znaczy, że go nie zna i się zgodzi później, się zreflektuje i ta refleksja odnajdzie, że jednak w sumie było nieźle. I to jest jedna bardzo istotna emocja. Bly powiedział, że to jest jak silnik od Porsche zamknięty w obudowie od Trabanta. Że ten popęd jest silny, a jednocześnie nie ma co go zahamować. To jest bardzo w ogóle ważne w życiu nastolatków, jak Państwo obserwują nastolatków i też i się zastanawiają, jak oni żyją, to z trudem, bo jest taki moment, w którym ta pierwotna część mózgu aktywizująca emocje dojeżdża do swojej właściwie, możemy powiedzieć, ostatecznej wersji. Bo mózg rozwija się w różnym tempie. Na przykład wzrok całkiem szybko, ale na przykład emocje bardzo powoli dojeżdża, a układ, ten, który odpowiada za korę, to właściwie kora przedczołowa, jeszcze się dociąga. Czyli emocje się odpalają na maksa. Ktoś może być bardzo szczęśliwy, a 15 minut później już płakać, że nikt mnie nie kocha i do niczego w życiu nie dojdę. Nie ma co tego przyhamować. I dopiero właściwie to się kończy gdzieś przed 30, 26 rok życia, niektórzy mówią, tak można sobie wcelować. Że on dojeżdża dopiero do całej reszty. I wtedy my się stajemy tak w pełni dorośli, że nam się różne rzeczy chce, ale też wiemy, że nie wypada jednak tego robić, że potrafimy odmówić. W przypadku mężczyzn, zwłaszcza młodych, ta sprawa jest bardzo trudna. Mężczyźni po pierwsze są genetycznie zbudowani do tego, predysponowani, żeby mieć dzieci przez całe życie. Często też się im dlatego zarzuca zdradę, że mężczyzna jest wierny na tyle, na ile miał okazję. To jest bardzo niezła statystyka. Bo większość, 70% mężczyzn, jak David Bass mówi, 70% mężczyzn zdradza dlatego, że była okazja. A nie dlatego, że źle im się w związku układa, że coś tam się takiego strasznego. Nie. Któryś z komików powiedział, że na tyle, na ile ma okazję i na ile jego żona ma dostęp do hasła w telefonie. Tak, to na tyle mężczyźni są wierni. Natomiast kobietom, wiadomo, zależy na czym innym. Bez względu na to, co sobie będziemy myśleli o związkach, jeśli chodzi o takich, mówimy o takich tradycyjnych związkach, no to kobieta zawsze więcej wkłada w ciążę. Tak? Mężczyzna niewiele, tam właściwie można powiedzieć homeopatycznie się do tej historii dokłada, jak się bardzo nie postara. Co jest oczywiście społecznie piętnowane. Więc jak złożymy to do kubki, że mężczyźni młodzi są, nie że oni mają rozterki, zastanawiają się nad sensem życia, choć oczywiście i Angeli, i Słowacki się zastanawiali nad tym wszystkim, ale to możemy oglądać komedie romantyczne i tak myśleć. Jednak bardzo wiele emocji to jest agresja i popęd seksualny. I dlatego
w wielu kulturach mężczyźni przechodzili inicjację, żeby im przypominać, że wejście, właściwie chłopcy ją przechodzili, bo chłopiec odpowiada za siebie, mężczyzna zaczyna odpowiadać za kogoś, tym on się różni. Chłopcy przechodzili inicjację, która w wielu kulturach miała im przypominać, że mają swoje emocje regulować. I te inicjacje były zawsze takie, że dostarczano im dużej ilości cierpienia, które to cierpienie oni mieli wytrzymać. Indian tam wieszano za pociętą skórę na hakach i wisieli. W jeszcze innych miejscach chłopcy byli smarowani gliną na twarzy, czołgali się nago przez osy i mrówki. Jak ta glina pękła, to znaczy, że się nie kontrolują, więc jeszcze raz. I tak, to wiadomo, że to nie prowadziło do świata, który był lepszy. Jak sobie Państwo pomyślą, że to był super dobry pomysł, teraz w każdym mieście zorganizujemy taki tor przeszkód, to oczywiście nie pomaga, ale jest takim symbolicznym, bo to nie powoduje, że ludzie się transformują, że teraz zawsze są grzeczni. Ale jest takim przypomnieniem, o co w tym wszystkim chodziło. Także my teraz, jak stajesz się mężczyzną, to wszystko, co ci przyjdzie do głowy, nie może znajdować ekspresji na zewnątrz i możesz szukać sposobu, żeby to było społecznie akceptowalne. No i to właściwie nas do tej wahliwości męskiej sprowadza takiej, że właściwie ona się... Nie ma potrzeby tu różnicowania. Że tylko, że to zawsze się mówiło, że to kobieta się powinna hamować, a mężczyzna na przykład jak się zdenerwował... To też jest taki nasz narzut znowu, bo to też nie jest do końca prawda. Zaraz ustalimy, dlaczego możemy tak myśleć. Bo... Na przykład to kobiety były raczej tradycyjnie nośnikiem norm etycznych. Czyli jak mężczyźni robili rewolucję, to było tak, tam robimy rewolucję, tu będziemy... Ale jeżeli po stronie którejś w tej rewolucji stawały kobiety, to już był bardzo poważny sygnał, że coś jest nie tak. Na przykład w Nowym Jorku sufrażystki, czy w Stanach Zjednoczonych. Mówiło się, że każdy policjant z Nowego Jorku może zatrzymać 10 mężczyzn, ale jedna kobieta może zatrzymać 10 policjantów. Policjanci nie chcieli strzelać do kobiet i nie chcieli ich bić tam, ani używać wobec nich przemocy, bo jeżeli kobiety czemuś się przestawiają, to znaczy sprawa jest już grubsza. To już nie jest takie, że chodźmy, powybijajmy szyby w witrynach, tylko to jest poważna sprawa. Więc kobiety nie musiały się uciekać nigdy do przemocy, nie musiały, bo one były nośnikiem jakiejś takiej normy etycznej, która funkcjonowała i były barometrem takim, który jeśli się aktywizował, to znaczy to było istotne. Ale mężczyźni mają wiele takich emocji, które powinni regulować i o nich pamiętać. I nie jest to taki prosty sposób, jak wieszanie się na hakach czy czołganie przez osy, tylko jest to efekt pracy, którą się wkłada przez całe życie, bo jeszcze człowiek tam się przez całe życie trochę zmienia, warunki się zmieniają, musi się pilnować i tak dalej, i tak dalej. No ale już wiemy, że mężczyźni mają emocje i uczucia. Mówisz, że one zazwyczaj manifestują się w jakiegoś rodzaju agresji. No często, wiesz, jak się reszta manifestuje, to nie ma za dużego problemu, jak jest smutny, co też w sumie nie wypadało, ale jak jest smutny, to nic się najczęściej nikomu nie stanie. Ale jak lata z pięściami, to już zaczyna być społecznie sprawa o większym zasięgu, nie? Albo próbuje wszystkich gwałcić, bo mówi, że zrozumiesz, z czasem zrozumiesz, nie? No. Ale wszystkie inne emocje, te takie bardziej, mówiąc zupełnie jak laik, miękkie, można by powiedzieć stereotypowo kobiece, czy one też są dostępne dla mężczyzn, czy one są dostępne dla nich wtedy, kiedy dadzą upust tym agresywnym, bardziej negatywnym? Nie, to nie jest. Nie mamy takich dowodów, a przynajmniej ja nie potrafię wymienić takich badań, które mówiły, że ta dostępność w ogóle to jest tak, żebyśmy my mieli jakieś uczucie i mogli o nim opowiedzieć, to trzeba poprawnie zinterpretować to, co się w tobie stało. I to dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Okay. Nie rodzimy się z tą umiejętnością. Właściwie interpretujemy uczucia bardzo często jako dobre i niedobre, czyli by być bardziej akademicko zasadnym, powiedzielibyśmy przyjemne i nieprzyjemne. Bo dobre i niedobre to jest trochę nadwyrężenie. Te nieprzyjemne są czasem dobre, bo na przykład widzimy, że brniemy w coś, co nie jest dla nas z kolei korzystne. W związku z tym się zastanawiamy i mówimy, że emocja była nieprzyjemna, ale jednak dobra, bo nie idź w tę stronę. I to wymaga pracy nad sobą. Ja się muszę cały czas zastanawiać, co to się stało? Dlaczego ja to teraz mam? Czy to jest zasadne? Emocje, nie bójmy się tego powiedzieć prosto, są tępe. Emocje reagują na bardzo proste wzorce. Jeżeli miałaś, załóżmy,
faceta, chłopaka czy dziewczynę i spotykasz drugiego podobnego wizualnie, to on cię albo odepchnie, albo przyciągnie, w zależności od tego, jak jesteś tam wobec tego uporządkowany. Ale to jest kompletnie niezasadne, bo Bozia nie robi z tej samej foremki takich samych osób, wizualnie przynajmniej, z tego, co stan wiedzy pokazuje. Ale tobie się już tak skojarzy, że po prostu nie dźwigniesz tego wątku. Albo jeden ci ciamkał zębami i masz tam jakąś mizofonię, że tego nienawidzisz, a drugi robi tak, ale nie ciamka, ale jest podobny i też nie możesz. Emocje reagują na taki szerszy zakres sygnałowy. I czasami coś do nas przychodzi i jest to na przykład efekt tego, że minęło 8 godzin, odkąd wstaliśmy. Druga połowa dnia jest statystycznie smutniejsza niż pierwsza. Mhm. W pierwszej połowie dnia rzadziej się przejmujemy, o umrę, a mało rozmawiam z dziećmi. A wieczorem świat, to co innego. A przed snem to już w ogóle mega, tak nie? Tam się człowiek wszystko przypomina i nagle zaczyna sobie zdawać sprawę. I to jest nie efekt tego, że my nagle uzyskujemy jakiś wgląd, tylko efekt pewnej chronopsychologii, którą mamy w sobie, że po prostu wieczorem to się tak dzieje i czasami nie trzeba na to zwracać uwagi. Nie na wszystko trzeba zwracać uwagę. Czasami przychodzi do nas jakieś coś, na przykład to jest, już nie mówię, że to głód, ale może też być na przykład smutek, zawód, zniesmaczenie, może zniechęcenie, pogarda. Siada o nas i mówimy, a posiedź se. I nie w ogóle nie zajmujemy się tym, bo wiemy, że patrzymy, a z czym przyszłaś? On mówi, tak ogólnie uważam, a tak ogólnie to se posiedź. Tak, bo po prostu to się ulało ze mnie gdzieś tam, gdzieś jakiś być może zbłądzony impuls, ale jeśli nie jest to konkretne, to zobaczymy jutro. Ja wstaję rano, już tego nie ma. Mhm. Nie? I się w ogóle tym nie martwię. Więc to nie jest tak, że wszystkim się trzeba zajmować. Okay. Koniecznie. Tym bardziej, że zwłaszcza emocje wysokie, o czym warto pamiętać i w pracy terapeutycznej, ale w życiu normalnym, bardzo nas wystawiają na naiwność. Czyli jak te emocje przekroczą pewną barierę, każdy z Państwa, kto próbował coś pisać, jak był bardzo wściekły, oburzony rzeczywistością, wie, że tam eseju nie będzie z tego w wysokich emocjach. Tak samo jak jesteśmy wściekli i próbujemy komuś coś powiedzieć, żeby on się zmienił, to też tam cudów nie będzie perswazyjnych z tego. To nie, że on się nogą przeżegna i powie, o, jeszcze nikt mi tak nigdy werbalnie nie przypierdzielił, dziękuję ci. To zrozumiałem, jaki mam bagaż genetyczny i z kim to robiła moja matka. Dziękuję ci bardzo. Tak? Nie ma takiej reakcji. Dlatego się często mówi, strzeż się gniewu człowieka spokojnego, bo on się zastanowi i tak powie, że już więcej nie porozmawiacie na przykład, albo że będzie to wymagało od nas jakiejś transformacji albo zmiany stylu życia, żeby dalej funkcjonować. Więc te emocje, one są fajne, oczywiście super i one w nas są i warto umieć je nazywać, warto mieć mniej więcej przekonanie, skąd się biorą, chociaż tak naprawdę akademicko na rzecz spojrzawszy, natura nie ma jakiegoś specjalnego interesu, żeby nas wpuszczać do źródła wszystkich emocji, bo one są właśnie po to, żeby działać szybko i nie mamy w to, my możemy projektować, dlaczego one są, ale tak naprawdę to my nigdy nie wiemy. Możemy próbować ten bodziec, który je wywołuje, jakoś docyzelować, że ja tak reaguję na herbatę, ale tylko na zieloną i tylko jak ją piję od 8 do 10, załóżmy, że to na przykład coś tam we mnie powoduje. Ale czy to tak naprawdę będzie? To jest równie dobrze, tak jak ja bym się chciał zastanawiać, co się dzieje w mojej nerce. Mój układ nerwowy nie ma interesu, żeby moją świadomość tam wpuszczać. A nawet nieświadomość na jakimś tam poziomie, czy podświadomość w takim rozumieniu. Ja sobie mogę wyobrażać, co tam się dzieje, ale jednak co USG, to USG. No, na odpowiednie narzędzie. Więc te emocje są takim fajną historią, z którą my się bawimy. I myślimy, że jak z nimi pracujemy, to tam się bardzo dużo dzieje, ale powyżej pewnego poziomu to już jest kopanie w próżni. One są po to, żeby je w jakiś sposób regulować, żeby wiedzieć. Teraz było kiedyś takie badanie, myślę, że warto o nim powiedzieć, żeby bo ono dobrze zilustruje. To było badanie, ono chyba było zrobione w latach 70. I polegało ono na tym, że grupa młodych mężczyzn przechodziła przez mosty. Jeden most był wysoko wiszący i się bujał, a drugi był niski, betonowy i się nie bujał. I w połowie tego mostu podchodziła do tych mężczyzn atrakcyjna badaczka, która zadawała im serię pytań o życiu. A potem mówiła, że oczywiście jako uczestnikom badania przysługuje im możliwość poznania wyniku. Jeśli tylko chcą, mogą do niej zadzwonić i dawała im swój numer telefonu, odwracała się i szła. I właściwie w tym badaniu nie chodziło o to wszystko, co tam się zadziało, tylko o to, kto z nich zadzwoni do tej dziewczyny, bo się zakochał. Mhm. I będzie jej proponował, że
Pewnie jeszcze nie wiesz, że chciałabyś wyjść dzisiaj na randkę, nie? Albo pewnie jeszcze nie wiesz, że jesteś głodna. Jakieś takie będzie robił podchody za gajki. I okazało się, że ci, którzy chodzili po moście bujanym, dzwonili o wiele częściej niż ci, którzy chodzili po betonowym. Takie też zresztą było tego badania założenie, ponieważ chodzenie po moście bujanym generuje stan lękowy. A stan lękowy jest bardzo podobny do zakochania. Jest ci ciepło, trochę się pocisz, zaczynasz stękać i te chłopaki tam stały i się gibotały. I co, ja tak stękam, pewnie ładna. Pewnie dlatego, tak? Bo to jest jakaś taka rzecz, która ci przychodzi do głowy, jak na kogoś patrzysz, tam stoi. Tam dziarsko się trzyma, ja się gibotam, ona się prawie niczego nie trzyma, tylko z tym swoim arkuszem. Pewnie stabilne emocjonalnie, to też jest ważny warunek, jak się podrywa. W związku z tym zobaczmy, co się stanie, zarzucimy wędkę. Ci na betonowym moście nie mieli tego problemu. To jest, oprócz tego, że jest to badanie trochę zabawne, to fajne jest w nim też to, że my często mylimy, bo ciało nie ma nieograniczonej możliwości ekspresji emocji. Ma bardzo ograniczoną. Można nam podnieść tętno albo opuścić. Można być ciepło albo nam nie być ciepło. Można nas podzlać albo nie. To nie ma jakoś nie wiadomo czego. Więc to cyzelowanie, co się we mnie dzieje, albo czy potrafię złapać taką agresję, że mi wtyczkę wyciąga, zanim ona we mnie wybuchnie. Co jest przedtem? Co się przedtem dzieje? To jest ta umiejętność obserwacji. Bo emocje kształtują się w nas bardzo nieprecyzyjnie. I my musimy sami do siebie, a potem jeszcze do osób, z którymi żyjemy, zbudować taką instrukcję obsługi. Ale to nie jest tak, że emocja jest wyraźna. Emocja jest bardzo, bo tam nie ma za dużo. Jak ja czuję tu, to nie wiem, czy ja się boję, czy ja się czegoś spodziewam, czy ja na przykład jestem niewyspany i to też może coś takiego, czy jakie na przykład ludzie często mają, deklarują, którzy mają wypalenie zawodowe, często deklarują, że pierwszą emocją jest pogarda dla ich życia i pracy. To nie jest takie poczucie, że jesteś zmęczony. Tylko mówisz, to wszystko, co robię, to jest kompletnie bez sensu. Ja do niczego w życiu nie doszedłem. I ty myślisz tak, o! Znaczy, że nie robię tego, co trzeba. Czyli nie zastanawiasz się nad tym, co ci się pojawiło w głowie, tylko od razu jakbyś skąd się to wzięło, co to znaczy. Czy ja może powinienem wziąć urlop? Na wypalenie nie pomoże za dużo. Ale urlop, żeby przemyśleć, co powinienem robić. Żeby się jakoś do tego odciąć i zobaczyć, czego mi brakuje. Co w związku z tym? Bo równie dobrze ta emocja może być niezasadna. Załóżmy, że ktoś jest ma taki styl żywienia, że mniej więcej wie, co je i wie, że tego dostarcza tyle samo. Ale ponieważ całe życie jadł więcej, to jest głodny. To ja wiem, że przychodzi do mnie głód, ale ja przychodzę tak, oj, zjadłbym coś. Ale druga myśl taka, ale jadłem ile trzeba. I wiem, co tam jest. Czyli nie muszę tego słuchać, co do mnie przyszło. Tak to sobie jest, proszę sobie usiąść, to jest takie pudełko. Siedź w tym pudełku, tam są wiórki dla chomika, se pokop i on tam zostaje, nie? Czyli ja żyję z tymi emocjami, one są. Czyli sugerujesz, że to nasze, mówiąc kolokwialnie, zafiksowanie na emocje i prośba, próba zachęcenia mężczyzn do mówienia o emocjach, do bycia bardziej wrażliwymi, jest trochę bez sensu? Nie, to w ogóle nie, tak nie mówię. A przynajmniej wydaje mi się, że tak nie mówię. Wydaje mi się, że po pierwsze, nad czym warto ze wszystkimi pracować, z mężczyznami też, to na tym, żeby było ich więcej niż trzy. Czyli żeby każdy miał więcej niż trzy kredki. Ktoś się może być zawiedziony, albo zniesmaczony, albo zaskoczony pozytywnie, albo rozentuzjazmowany. To jest tyle określeń takich. Tam jest takie kółka z emocjami, są różne. Można sobie z internetu pościągać. A nie tylko zły, zadowolony i smutny. Jak się czujesz? Nieźle. To tyle, nie? A w skali od 0 do 10? 7. To takie w zasadzie nic z tego nie wiadomo. Dlatego, że jest to pewna droga do rozmowy i o moim życiu emocjonalnym i cudzym. Jeżeli ja u siebie widzę wiele różnych emocji i widzę, że ktoś siedzi z głową do dołu, to wiem, że on nie musi koniecznie być smutny. On może być też na przykład zamyślony, a może też być na przykład przerażony też może być. Tak? Jest wiele takich różnych emocji. W związku z tym to pracowanie nad alfabetem emocjonalnym jest dobrym zajęciem, które właściwie powinno się odbywać już na takim etapie, jak ktoś jest mały, jak chłopcy są, czy dziewczynki, żeby z nimi rozmawiać, że są różne rzeczy i że można to w sobie poznawać. Tym bardziej, że do pewnego stopnia jest im prościej rozpoznawać, bo u takich osób wszystko jest silniejsze. A jak dorastają i zostaje ich tylko trzy, to nie. To jak najbardziej. Ale zawsze pamiętamy o tym, że jeżeli coś mi przychodzi do głowy, to nie jest nakaz działania. Tylko sygnał korygujący. Albo nie korygujący. Czyli tak jak powiedzieliśmy, jak latarnia morska. Jak ja przypłynę, załóżmy, gdzieś tam, nie wiem, do Gdańska i widzę latarnię morską w Pucku,
weźmy sobie, to nie płynę na tą latarnię morską, bo ona nagle zaświeciła, tylko patrzę i koryguję swój kurs w zależności od tego, co ona zrobiła. Czyli jak ją zignoruję zupełnie, to będzie źle i jak prosto na nią popłynę, to też będzie źle. Tak, ona jest po to, żebym ja zrobił to, co trzeba, żeby mi pomogła zareagować na to, co się dzieje. Czyli na przykład chcę dopłynąć do Gdańska, a ktoś mi mówi, ty debilu. Czy tam gorzej, nawet mówi, że tam śmierdzę z kisłymi jagodami, a moja matka była chomikiem, nie? Jak klasyk. Z Monty Python. I to ja sobie myślę tak, płynę do Gdańska, ale jeżeli mam taką osobę w zespole, to muszę coś z nią zrobić, bo ona mi utrudni. Czyli nie kieruję całego statku na nią, żeby ją zrównać z ziemią, tylko płynę sobie dalej, a ją tam jakoś albo encystuję, żeby nie robiła problemów, albo wysyłam ją na placówkę i na wczasy klimatyczne tam do Kaliningradu, albo jakoś tam z nią rozmawiam, żeby ona się czymś zajęła, albo żeby była moim kolegą, może bym jakiś trudny moment w życiu, nie mam pojęcia. Ale coś z tym robię. Ale to nie znaczy, że ja muszę od razu na nią płynąć, wszystko rzucam i teraz się tym zajmuję. Tak? Więc taka praca z emocjami, ich regulacją jak najbardziej jest wskazana i ona powinna być. Plus zasada, że jeżeli emocje przekraczają pewien poziom natężenia, to na pewno trzeba wcisnąć pauzę w takim normalnym życiu. Tak jak się czuję taki, że... I to niestety... Stwierdzamy ze smutkiem, często dotyczy emocji pozytywnych i negatywnych, bo negatywne emocje wiadomo, ale pozytywne też na pewną najemność. Jak na przykład bym poszedł z kimś na randkę i by było jakoś super fajnie, chłopaki z tego często korzystają, bo jak się umawiają na randki, na przykład idą na wesołe miasteczko. I wtedy tam ich partnerki czy partnerzy wychodzą z tego wesołego miasteczka i myślą, że to już tak całe życie będzie. Nie? Że to jest takie emocje, że z nim to po prostu tak będzie wyglądało. Jak na rollercoasterze. Tak, bo są kukurydza, w ogóle lizaki, jabłka w cukrze i rollercoastery. I to tak będzie cały czas wyglądało. Więc się nakładają ci się emocje na doświadczenie, myślę, że tak dalej będzie. No nie będzie niestety, bo to jest raczej nie do osiągnięcia dla układu nerwowego, ale się na to nabieramy. Więc też czasami, jak ktoś nas, zwłaszcza oszuści są w tym dobrze, jak zaczynamy w czymś towarzystwie czuć się tak dobrze, że aż nam się ulewa endorfina nosem, to sprawa jest podejrzana, bo oszuści najczęściej mówią nam to, co chcemy usłyszeć wszystko. Tak, że w już tak młodym wieku pani, że tyle książek, że tak pani pięknie zdania formułuje, nie? I ty z jednej strony czujesz się dobrze, i pewnie państwu się zrobi przykro trochę, bo my jednak żyjemy w świecie, w którym te pozytywne emocje powinny być bardzo hołubione, bo ich jest mało, a życie budujemy na małym szczęściu. Niemniej jednak rozsądny człowiek zwraca uwagę, jak nagle coś mu strzela tak mocno. Bo normalne życie takie nie jest. Normalne życie jest takie, ono ma fajne momenty, ale jak nagle właściwie powinna być taka... W normalnym kontakcie, który zresztą też nieźle zwiastuje przyjaźń na początku, jest taka przerwa, mówi się na to, przerwa lubialności w takim dosłownym tłumaczeniu. Czyli na przykład jak ja bym rozmawiał z tobą, to mnie się powinno wydać, że mnie się bardzo dobrze z tobą rozmawia, ale jednocześnie myślę, że ty nie jesteś aż tak zachwycona jak ja. Znaczy było miło, ale bez przesady. I ja naturalną myślą jest wtedy uważanie, że nie powinienem cię już zagadywać po tym spotkaniu. Że... jak będziesz chciała, to i ty to samo. Powinnaś w normalnym, takim normalnym tym uważać, że tobie się super rozmawiało, ale że ja to po prostu tutaj przyszedłem nagrać podcast, jakoś tak ci tak mówię, żeby ci było miło, bo jak już mnie zaprosiłaś i zrobiłaś mi herbatę, to żeby jakoś tak, to jest usankcjonowane społecznie, żebym ja się w jakiś sposób tam odwdzięczył, ale cudów nie ma. I ta przerwa właściwie jest taka bardzo naturalna. Zresztą ona jest efektem, on właściwie powoduje to, że wielu ludzi nam nie nawiązuje przyjaźni, a mogliby. Dlatego lepiej wychodzą na nawiązywaniu przyjaźni, nawet w dorosłości, ludzie, którzy uważają, że do przyjaźni trzeba się trochę napracować. Czyli żeby być przyjacielem, przepraszam, żeby mieć przyjaciół, musisz być przyjacielem w pierwszej kolejności. Czyli jeżeli ja czuję, że ta osoba może mnie mniej nie lubi, ale fakt, że ja ją lubię, sprawia, że napiszę. Napiszę i zahaczę. I tak pozaczepia. No, więc jak ktoś, jak mamy wrażenie odwrotne, że ta osoba po prostu patrzymy, ona ma źrenicę tam, jakby źle odczytała dawkowanie z recepty. Mówimy, Boże, jak ja jej się spodobałam, albo jak ja mu się spodobałam dokładnie, to właściwie w normalnym świecie byśmy powiedzieli, że coś tutaj skręciło, coś źle się stało. Kolejna super ciekawostka. Ale wracając do emocji, w takim razie piękne jest to i użyteczne, że my uczymy się o nich rozmawiać, uczymy się ich po to, by nami nie zawładnęły. Tak, dokładnie tak. Emocje muszą być regulowane. Tak, tego kwantyfikatora, że coś musi być jakieś,
właściwie używamy rzadko, a zwłaszcza w naukach społecznych. Ale emocje, jak powiedzieliśmy na początku, są tępe po prostu. I jeżeli nie będziemy ich regulować, no to na przykład, jak mówi pani doktor Szczygieł, nie byłoby problemu z przeludnieniem. No, jak nie będziemy regulować emocji i każdy zrobi pierwsze, co mu przyjdzie do głowy, to wielu nas nie zostanie. One po prostu fabrycznie, tak, muszą być tak robione. Ale dodajmy z drugiej strony, że my tutaj siedzimy i rozmawiamy o emocjach. I to jest fajne. I one, ale jeżeli one nam wypełnią całe życie, to to znowu nie jest dobrze. One mają swoje miejsce. Człowiek się powinien zajmować swoimi emocjami. Ale to jest trochę jak zajmowanie się może psem. On jest ten pies. Wymaga spacerowania, żeby go karmić, żeby się z nim pobawić, rzucić mu piłeczkę. Ale jeżeli ktoś patrzy na tego psa cały czas, to raczej nie będzie zadowolony ze swojego życia. To teraz odejdźmy już od tej psiej metafory i zajrzyjmy... No, emocje są jak psy po prostu. Czasami jak koty niektórzy uważają, że właśnie ciężko nimi sterować. Ale myślę, że nie jest aż tak strasznie. Koty mają bardzo wyłożone na to, co się do nich mówi. Mówisz, kota, przyjdziesz tu czy nie? On przychodzi albo nie. I to jest wytresowany kot. To emocje nie są aż tak bardzo. Ale na pewno jakaś tam praca z nimi, też w przypadku tresury, nazwijmy to, emocji, tak jak tresury psów, podobne by było to, że my właściwie jak tresujemy psa, to nie tresujemy go w rozsądny sposób karami, tylko organizujemy mu tak środowisko, żeby mu utrudnić popełnianie błędów. Czyli, że on właściwie nie miał problemu ze zrobieniem tego, co trzeba. Jest skazany na sukces. Tak. I my to samo robimy ze swoimi emocjami, wiedząc, że to są takie koły dębowe, że po prostu ktoś im pokaże lizaka i ja się robię głodny, albo zobaczę ładną dziewczynę i krew mi z mózgu odpływa, to ja z tym tak pracuję, żeby sobie, jak wiem na przykład, że nie chcę pić alkoholu, a będą urodziny Ryśka i wiem, że to po prostu nie idę na te urodziny. Mm-hmm. Tak? Jak pracuję raczej z emocjami w taki sposób, żeby sobie, to nie jest jedyna możliwość pracy z emocjami, ale jedna z kilku. Natomiast jeżeli my będziemy przez cały czas skupieni na sobie, to silnie koreluje ze stanami depresyjnymi. Człowiek nie może siedzieć w sobie cały czas. My nie jesteśmy w ogóle fabrycznie do tego zbudowani, żeby sobie wsadzać korbę we flaki i tym wiercić. Raczej lepiej wychodzimy na tym, jeśli kierujemy uwagę na zewnątrz. O wiele lepiej. Na przykład wiele lepiej wychodzimy na wdzięczność. Wdzięczność jest uwagą na zewnątrz. Wdzięczni ludzie są chętniejsi do kooperacji, jak pokazują badania, mają wyższe poczucie przynależności społecznej, rzadziej oszukują, rzadziej kradną, rzadziej dokonują aktów przemocy. Wdzięczni ludzie dokonują nawet mniej impulsowych zakupów. Mhm. I to jest uwaga na zewnątrz. Ja myślę, co mam, co mnie otacza, inni ludzie, że mi pomagają, w czym mi pomogli, jak to się stało. Już nie mówiąc o tym, że wtórnie do mnie wraca, bo jak jestem wdzięczny komuś na zewnątrz, to on się próbuje odwdzięczyć. Przynajmniej tak twierdzi profesor Cialdini, że to jest jedyna taka technika perswazji kulturowo transparentna, że każda mama na świecie, on tak mówi, uczy swoje dziecko, że jak coś dostaniesz, to żebyś czuł taką presję, żeby oddać w jakiś sposób. Więc wdzięczność jest o wiele lepsza. Poza tym, dobrze nas na przykład okazuje się, motywuje do działania wizualizowanie celów. Państwo się często z tym mówią, zwizualizuj, że chcesz być tam w Hollywood albo w NASA pracować albo coś tam. Okazuje się, to mega wygląda, po prostu wychodzimy po takich zajęciach i nawet 150 zł uiścimy za ten warsztat. I ten patent, jak pokazują badania akademickie, Emily Balsetti się nimi zajmuje, pokazują, że to działa świetnie na początku i koniec. I że to nie jest jakiś super sposób zaglądania w siebie i wizualizowania, że o wiele lepiej skupiać się na czymś na zewnątrz. Na przykład skupiać się, jeżeli zamierzam się za coś zabrać, to nie wizualizować sobie czegoś w środku, tylko nawet najprostszym sposobem jest to, żeby skupić się na przykład na gwoździku na ścianie przez 30 sekund. Czyli jak ja wyjdę ze swojej głowy, to o wiele bardziej mi pomaga, niż jak ja w niej cały czas siedzę. Plus to oczywiście, że jak ciągle myślę o sobie, to się prędzej czy później musi skończyć tym, że będzie coś nie tak. Czyli ja znajdę coś w sobie, co jest nie takie, jak powinno być. I jeżeli ulegam takiej modzie i manipulacji, że jak zacznę nad sobą pracować, to nie wiadomo, do czego doprowadzi, czyli że ja będę mega szczęśliwy, jak wszystko zrobić tak, jak trzeba. Czyli tak rano, palo santo, medytacja, herbata zielona, potem siedzę, a jesteśmy u ciebie w domu. Mogą się Państwo rozejrzeć. I różne inne rzeczy. To jak to wszystko zrobisz, to teraz uwaga, jak mi tutaj pójdą endorfiny, to po prostu tylko będą... Najlepszy dzień na ziemi. Tak.
Otóż okazuje się, że takie osoby kończą w stanie emocjonalnym, też mamy na to badanie, gorszym niż przedtem. Mhm. Ponieważ spodziewają się cudu, tak. A każda z tych rzeczy podciąga tak homeopatycznie w zasadzie, chociaż nie obrażajmy teraz miarę, ale podciąga o troszeczkę. Czyli to, że ja zrobię sobie wieczorem kakałko i burrito z koca, nie spowoduje, że moje życie będzie nie wiadomo jakie, tylko ono będzie trochę fajnie, troszeczkę fajniejsze, niż gdybym ja tego nie zrobił. I dlatego ja gromadzę takie maluszki różne, które tam mi się pałętają przez cały dzień, a tu przerwa, a tu zjem coś, co lubię, a tu rozmawiam kogoś, co lubię, a tu zapytam, a tu powiem, że dziękuję Ci za coś takiego i tak dalej, żeby to moje życie o troszkę za każdym razem pociągnąć. Ale cudu też z tego nie udziergamy. Badanie jest takie, że jeżeli ktoś się spodziewa za wiele, to kończy gorzej niż zaczął. Dlatego też być może warto o tym powiedzieć. I to jest wszystko praca z emocjami, ale też nie róbmy z tego scen. To nie wszystko w życiu polega na tym, żeby człowiek siedział i się zastanawiał, co mu się... Bo my nie mamy do tego dostępu. Jak powiedzieliśmy wcześniej, świadomość jest zbyt wolna na to. I jeżeli ktoś twierdzi, że w ramach medytacji zajrzał w głąb siebie i doszedł do prawdy, to właściwie nauka akademicka powie, że nie mamy na to dowodów żadnych. On dotarł do jakiejś projekcji, która śpiewa Natalia Kulska, bardziej to czuje niż wiem, ale czy to jest prawda, czy to mu po prostu poprawiło humor w tym momencie, bo pamiętajmy, że główną funkcją układu nerwowego, i to akurat jesteśmy w świecie akademickim, jest spowodowanie naszego bezpieczeństwa. Więc jak ja się czuję zagrożony ze względu na własne myśli, które produkuję, to najczęściej mój własny barometr będzie pracował nad interpretacją tego zjawiska, żeby prędzej czy później mnie dociągnąć do takiego stanu, jaki jest dla mnie normalny. Taki, czy to jest alostaza, czy to jest jakoś tam cokolwiek. Że ja się znowu czuję, i pomimo tego, że mamy taki moment, który nazywamy czarnym punktem czarnym polem rezyliencji. Czyli mamy taki moment w emocjach wysokich i w emocjach niskich, że wydaje nam się, że to już będzie tak zawsze. Na przykład ktoś nam umrze. Mówimy, to koniec. Umarł, tam wiadomo, Kübler-Ross. Mówię, że to są różne etapy. I chociaż to jest taki model, że tam taki model nazwijmy się kredką pisany, bo ani one nie muszą zaistnieć, ani nie w tej kolejności. Ani nie ma ich wszystkich, jak się okazało. Ale wszyscy go tam mniej więcej kojarzą. I to mnie się wydaje w pierwszej chwili, że już nie ma szans, żebym ja wrócił do normalnego życia. To już koniec. Wyrwało ze mnie moją połowę, która była na przykład moją matką, żoną czy kimś, i to już ulegnę biodegradacji, tu w tym miejscu, w którym jestem. I ludzie mnie tam przepychają, robią różne rzeczy. I od tego momentu mój wewnętrzny układ, czy to jest stres traumatyczny, czy to jest taka długa strata, zaczyna pracować nad tym, żeby znaleźć drogę do doprowadzenia mnie do poprzedniego stanu. I okazuje się, że 1/3 osób, nawet z PTSD, wyjdzie z tego sama. Że nawet tak silny stres traumatyczny, chociaż w tym momencie, to jest bardzo ważne, wydaje nam się, że to jest kompletnie niemożliwe, że już nigdy nie będę normalnie funkcjonował. I tak samo w szczęściu. Ja go poznałam, czy jego poznałem, czy jakkolwiek, i on jest taki, Boże, jak to życie teraz będzie cały czas wyglądało, to jest taka moja tylko druga połówka moja jest taka. I my też tak będziemy razem tam pęcinami rozbryzgiwali bałwanki, i będziemy razem babie lato ganiali i to już się nigdy nie skończy. To jest taka na początku, w pierwszej fazie miłości jest taka myśl, że my to możemy zabutelkować, ten stan, i bo oto odpowiednią osobę spotkałam, czy spotkałem, czy cokolwiek. I nam się wydaje, że to się ta emocja też opadnie. To wróci wszystko do mniej więcej tego, do mniej więcej, bo są sytuacje jak na przykład śmierć współmałżonka i tam ciężko, tam już wiele osób nie wraca do poprzedniego stanu, ale wraca do troszkę gorszego niż był. Czyli nie do super złego, ale do troszkę gorszego. Więc nam się wydaje, że to jest niemożliwe, żebym ja go przestała tak kochać, czy przestał tak kochać, jak to było na początku, to się po prostu wszystko dzieje. I to też jest jakaś... Dlatego mówimy o inteligencji emocjonalnej jako pewnej świadomości, umiejętności, rozpoznawania własnych emocji, rozpoznawania emocji innych ludzi, do czego potrzebny jest kontakt z tymi osobami. Jeżeli komuś z Państwa się wydaje, że potraficie rozpoznawać emocje innych ludzi, to jest nieprawda. Wiemy, że jest tak dużo książek, że tam spojrzał, zobaczył, zacząłem tej mikroekspresji, ja wiem, co ona myśli. Ludzie sami nie wiedzą, co myślą. Ja nie wiem, jakie mają teraz emocje w sobie. A gdzie, jak ty byś mi powiedziała, że rozpoznajesz, już w ogóle raz tam na jakiś czas można wcelować i się zajaramy, ale to w sumie jak ślepej kurze ziarno. Najczęściej nie rozpoznajemy ludzkich emocji. Jest trudne strasznie, one są bardzo elastyczne, skomplikowane, często dużo jest efemerycznych takich bardzo emocji. Na przykład zaskoczenie. Przecież to nawet sekundy nie trwa.
ktoś ci daje, nie wiem, pierścionek zaręczynowy, albo tam ci daje pączka, a miał być pierścionek zaręczynowy, i robisz, i koniec. I już ślad tylko został. I teraz jesteś albo szczęśliwa, albo zawiedziona. Tak? To już była tylko chwila. A to też jest emocja. Więc rozpoznawanie i innych to jest takie w ogóle, że my możemy próbować się dowiedzieć i ustalić. Jeszcze jak ktoś wie, co z tym zrobić, to i tak pół bidy, ale lepiej za głęboko być może też nie grzebać. Najczęściej kończymy na tym, że mówimy ludziom, masz prawo się tak czuć. To jest coś, co ty powiedziałeś, tak? Że przyjaciel ci powie, to przyjaciela, wiesz, no jednak moja szefowa to jednak jest podkład kolejowy. A on powie, no wiesz co, jak miał taką, to rzeczywiście bym tak o niej powiedział. I ty już czujesz, że jesteś normalna, nie? To jakby tobie to pomaga. Więc rozpoznawanie u innych, wiedza o emocjach, jakie one w ogóle są, czyli że mają tendencję do narastania i opadania. Bez względu na to, co ja o tobie myślę i o tej sytuacji myślę, to przejdzie. Większość rzeczy, a im mocniejsza, tym przejdzie szybciej. Czyli na przykład, jak uważam, że wyglądasz jak wyjdź stąd, to wiem, że za 15 minut w ogóle już nawet nie będę wiedział, jak mogłem dojść do takiego wniosku. Aż tak, dlatego my często potem przychodzimy przepraszać, jak nam się uleje. I jeszcze jednym elementem na przykład wiedzy o emocjach jest emocjonalne wspieranie myślenia. Czyli, że jak ja wiem, że po kinie na przykład pójdę sobie na jakiś film o życiu jakiegoś Almodovara tam i będę rozmontowany, to nie zostawiam sobie nauki na egzamin jutro. Bo wiem, że po filmie to już będę próbował wciągnąć tyle Palo Santo, żeby nie pozostawiło to mojego układu nerwowego obojętnym, a nie będę na przykład historii średniowiecza skupiony. Albo że rano lepiej, albo że rozmowa z taką osobą to o tym i w takiej formie i o tej porze. To wszystko się... I to nie dotyczy żadnej płci, jednej i drugiej, tak? To i kobiety, i mężczyźni. Ale to nie jest sens życia, żebym ja teraz chodził w kontakcie ze swoimi emocjami, ponieważ... Myślenie o sobie jest bardzo zgubne. Właściwie wypełnianie swojej głowy życiem innych ludzi, czemu Państwo się już wielokrotnie przekonali, na przykład mając nadopiekuńczych rodziców, bardzo nam ułatwia żyć. Inni ludzie są, jak człowiek nie musi się swoim życiem zajmować, to może być uzależniające jak każda rzecz, która nam ogranicza ból w życiu. W związku z tym, jak ja się mogę zacząć, na przykład pomaganie innym pomaga. Ludzie, którzy pomagają innym, też na przykład dłużej żyją przez to. Bo ja się trochę o sobie myślę, nie żeby nic, bo to jest wtedy autodestruktywny altruizm. Ja tak komuś pomagam, że umrę po drodze. No to w sumie mu krócej pomagam niż mógłbym. Inna sprawa jest też taka, że jeżeli komuś za bardzo pomagam, to zakrzywia cały system, bo ta osoba powinna być raczej wsparta, a nie wyręczona najczęściej. Czyli dzieci do trzeciego roku życia raczej wyręczamy, a potem już raczej wspieramy, żeby zrobiły to. To jest trudne do osiągnięcia dla wielu rodziców, bo jak nie będę swojemu dziecku robił wszystkiego, łącznie z zakładaniem skarpetek i podawaniem stopą jedzenia, a drugą stopą wkładał rzeczy do pralki, to kim ja będę wtedy, nie? No, więc umiar, nie? W sumie każda rozmowa się zaczyna na umiarze i kończy i każda rozmowa też, jak twierdzą buddyści, sprowadza się do pytania, kim jestem. Czyli to jest jakaś taka praca, co jest dla mnie ważne, czym ja się mam zajmować, a czym nie. A emocje, my o nich tak rozmawiamy, ale i o mężczyznach rozmawiamy, w ogóle o płciach rozmawiamy. Ale właściwie to... I najlepszą... Bo masz, chcesz coś powiedzieć? Bo wiesz, co się dzieje, nie? No. Jak chcesz, to podniosę rękę, więc dobra. Jesteś bezpieczny. To... dzięki. No już teraz jestem bezpieczny, to jedziemy. Najlepszą nakładką, jaką mamy na biologię, jest kultura. I do tego nie doszliśmy. Bo to, co się dzieje z mężczyznami i z kobietami, to nie jest efekt biologii, tak jakbyśmy chcieli sobie wmawiać, tylko narzut kulturowy, który za 30 lat może być zupełnie inny. Bo moralność jest płynna. Jak sobie... Ktoś na przykład studiuje historię i patrzy, co było dopuszczalne, albo tu. Często się mówi, że moralność zależy od tego, w którym momencie się urodziłaś, pod jaką szerokością geograficzną. To jest moralność. Mhm. Ale jak próbujesz przenieść moralność z jednego miejsca na drugiego, to zawsze wychodzi coś śmiesznego. Czyli na przykład dzisiaj stwierdzamy, że fakt, że Maryja, zawsze dziewica, nie miała 14 lat prawdopodobnie, kiedy poczęła Jezusa, to w zasadzie to źle. Ale wtedy to nie było jakiegoś takiego nic nadzwyczajnego, nie? Wtedy jak ktoś miał 12 lat, to już powinno się było szukać męża, bo wiadomo było, że istnieje ryzyko, że długo nie pożyje. 1/4 kobiet albo więcej umierała. Roz dzieci, taki mały organizm, młody, w zasadzie więcej wytrzymał i tak dalej. Ale teraz już tego nie robimy. Więc jak ktoś mówi, że ja nie jestem pedofilem, bo kiedyś coś tam, to jest taka próba transplantacji starej moralności w nowe miejsce. Tak zupełnie
No to są czary z mleka ewidentnie, tak? To tak nie działa. I dlatego my przekaz kulturowy staramy się bardzo uwspólniać, bo on bardzo pomaga. I w naszym przekazie kulturowym, który jest patriarchalny, bez dwóch zdań, czyli mężczyźni, wobec mężczyzn nie ma żadnych wymagań, poza tym, żeby zdejmowali czapki, jak wchodzą do pomieszczenia, bo mężczyzna po prostu zawsze był w porządku, to kobieta ma jakieś swoje problemy, najczęściej historyczne, histeryczne, lub, a nawet jak mężczyzna miał niewyprasowaną koszulę, to też była jej wina, no. Tak? Dlatego też wiele kobiet w takich związkach, na przykład z alkoholikami, bo myśli, że i chroni tych mężczyzn, myśli, że to będzie na nią głównie, jak tak wyjdzie, przechodzimy do takiej relacji, od właściwie możemy powiedzieć, niewiele się mówiąc, od działań sufrażystek, że to jest wszystko jedno, kto jest kim w związku. Co zresztą też otworzyło drogę dla małżeństw homoseksualnych w jednych miejscach, bo jak wszystko jedno, no to wszystko jedno. Czyli my się zastanawiamy nad tym na przykład, co jest do zrobienia, a nie kim ja jestem. Czyli ja jako mężczyzna nie przychodzę jak do hotelu i ty odsuwasz przede mną meble, podajesz mi zupę, ja ją jem nią. Tę zupę i potem się kładę, bo byłem po pracy, tylko wszyscy chodzą do pracy, i ty, i ja, i wszyscy przychodzą się zastanawiając, co jest do zrobienia. Jak jest kołek do nawiercenia, to ty też nawiercisz kołek. Mhm. To gdzie już są takie narzędzia, że ty nie musisz mieć tam 2 miesięcy na siłowni spędzonych, żeby kołek nawiercić, a jak jesteś taka, że nie lubisz, bo nie lubisz robić rzeczy, które robisz raz na rok, bo boisz się, że wyjdą ci się, to sobie zadzwonisz. Ktoś przyjdzie i ten kołek montuje. I ja go też mogę namontować. Ty możesz wynieść śmieci i ja mogę wynieść śmieci. Możemy powiedzieć, że ja jestem silniejszy. Statystycznie tak. Najszybszy mężczyzna na świecie jest na pewno szybszy niż najszybsza kobieta na świecie. Ale jeżeli w twojej klatce schodowej ty chodzisz na fitness i jogę i jesteś jedyną kobietą, która w ogóle, a cała reszta mężczyzn po prostu jest mężczyznami i niczego nie ćwiczy, to i tak jesteś od nich silniejsza. I to prędzej ty wniesiesz regał niż oni. Więc to nie są już takie czasy jak zawsze. One są zupełnie inne. Albo zadzwonisz po kogoś, kto ci wniesie ten regał. Ja mogę ugotować obiad i ty możesz. No ja nie mogę wykarmić dziecka wykarmić dziecka i go urodzić. Ale to w sumie resztę już mogę. Mogę zostać. Nie ma jakichś specjalnych predyspozycji. Kobiety między sobą i mężczyźni między sobą różnią się statystycznie bardziej niż kobiety i mężczyźni, jakby ich zebrać. Tam te różnice są o wiele większe. Więc ja mogę być według tych starych, archaicznych zasad bardziej, to jest tak jak się mówi czasami w związkach, tak dla śmiechu, bo ten model jest oczywiście, to takie znowu magia kina, że jest, zawsze jest 10 i zawsze jest tak, nie ma nigdy, że jest pół na pół. Zawsze jest takie 3 kobiecości i 7 męskości. Na przykład ty możesz być bardziej męską, według tych starych zasad kobietą, czyli lubisz tam, pracujesz w ogóle, jesteś panią prezes, ty tutaj, a ja to lubię, tak, ja to nie lubię do pracy, ja to lubię tak z dziećmi sobie wyjść, ja sobie lubię pogotować i tak dalej. No, więc my się raczej zastanawiamy nad tym, co jest potrzebne, a nie kto jest kim. Tak jak do tej pory się i dlatego być może ten narzut kulturowy teraz transformuje się w stronę zastanawiania się nad współpracą w domu, a nie nad tym, kto jest kobietą. Może to być dla nas oburzające, zwłaszcza dla takiego pokolenia, które uważa, że mężczyzna to coś tam, a kobieta to coś tam. I to jest takie myślenie... właściwie no raz, że niezasadne, a dwa, że ono też w pewnym sensie prowadzi do takiego zbędnego szowinizmu. Mamy w zasadzie takie dwa podstawowe funkcje szowinizmu, odmiany szowinizmu. Jest to szowinizm nazywany tak miło życzliwym i szowinizm agresywny. Szowinizm agresywny taki, że kobiety próbują przejąć władzę i nie wolno im dać. A szowinizm życzliwy to, że kobiety są po prostu głupie. Jak im się da władzę, to popsują. Bardzo życzliwe. Dlatego on się nazywa życzliwy, bo on się objawia jako życzliwy. Czyli taka, pani Karolinko, pani wierze. Się nic nie martwi, my wszystko za panią zrobimy tutaj. Pani się w ogóle, pani se tu usiądzie, pani se tu coś se ugotuje, pani se coś porobi, a my, pani Karolinko, wszystko to zrobimy za panią. To jest szowinizm życzliwy. Czyli takie, żeby się kobiety zdać... No i często jest to zresztą ścieżka wykorzystywana przez kobiety w takich społecznościach patriarchalnych, bo mężczyźni nie za bardzo chcą się z tego swojego fotela jakoś tam wstawać, więc one się tam na niego dyskretnie wpychają. Ale obie te wersje są w zasadzie świadczą o tym samym. Także mamy do czynienia z tym, że ktoś jak się urodził i coś innego ma między nogami, to z samego tego powodu to w jakiś sposób koreluje z czymś. Nie jesteśmy już w takim świecie. Ja mogę... Nas statystyka ogólnospołeczna nie interesuje. Nas interesuje to, czy jak ja na przykład z tobą siedzę i ty byś miała być panią prezes, to czy ty się nadajesz, czy nie. A jak ty wyglądasz, jak jesteś płci, czy jak jej się czujesz,
to nie ma znaczenia, bo sobie możesz tą być. Bo jak jesteś dobrą panią prezes, to jest ten twój wkład, tak? Chyba, że to jakoś tam zahacza. I dlatego te kulturowe naleciałości prawdopodobnie zostaną w pewnym momencie wymazane, bo to nie ma jakoś za specjalnie sensu. Ale tego się szybko niestety nie robi. To jest za każdym razem jakoś tam powoli działaj. O trochę. No, wiesz, wyszliśmy z takiego momentu, że mężczyźni w ogóle byli super poza konkursem, a kobiety były przedmiotem do przestawiania, nie? A to teraz już na pewno tak nie jest. Jesteśmy o wiele dalej niż byliśmy. Nasze pokolenia mają szansę przepchnąć to kawałek dalej, ale to się szybko nie zadzieje. No właśnie, no co się wydarzyło wtedy w tych latach 70., 80., że stwierdziliśmy, że jednak psychika męska wymaga pochylenia się nad nią i jak to się przetransformowało do dzisiaj? Bo ty nadal podasz materiałów, nawet jak rozmawialiśmy o tym, że jest więcej psycholożek niż psychologów, to też podasz różnego rodzaju materiałów, książek do pracy nad sobą, do pracy z emocjami jest dla kobiet niż dla mężczyzn. Czy to się też zmieni, czy z założenia to powinno być takiej małej dysproporcji? Wielkie pytanie, ale słuchaj, dobrze ci idzie mówić. No wiesz co? Nie wiem. Niestety, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno jedną z głównych, która gdzieś będzie, jest hajs. Ona jest dobrą odpowiedzią. Odkąd jest popyt, to podaż też się zadzieje. Odkąd to przestał być wstyd, jakiś taki skrajny, okazało się, że wielu osobom to pomogło, bo praca nad sobą i praca terapeutyczna, no to jest często taka praca, która doprowadza nas mniej więcej do tego samego, do czego doszlibyśmy sami, tylko że szybciej. A ponieważ my najczęściej drugiego życia nie będziemy mieli, to lepiej do czegoś dojść, załóżmy, w 2 lata niż w 25, nie? Albo się zorientować po czasie. I najczęściej taka praca nad sobą, zwłaszcza z kimś, daje tę możliwość. Wiadomo, że wielu mężczyzn, coraz większa liczba mężczyzn się interesuje tymi zagadnieniami. I że być może taka nauka o myśleniu jako przedmiot szkolny byłaby wskazana w ogóle, żeby Piękne. Wiedzieć o różnych rzeczach. Na przykład, że ślad pamięciowy ulega zniekształceniu. To już by nam dużo dawało, byśmy się nie kłócili, kto lepiej pamięta, bo wiemy, że nikt. Albo właśnie co się dzieje z emocjami, albo że one przejdą, albo że nie wszystkie są jakieś takie super istotne, albo że zastanawianie się nad sobą przez cały czas też nie ma jakiejś super dobrej korelacji. I na pewno wydaje się, że w dużej mierze, przynajmniej z tego, co rozmawiamy w tej chwili, pomogła ta sufrażystkowa transformacja, żeby wyrównać rolę w związku. Że nie jest tak, że mężczyzna bierze sobie za żonę, czyli że kobieta zmienia jak przedmiot swoje nazwisko od jednego właściciela do drugiego. Pierwszym był ojciec, a drugim staje się mąż. Tylko, że to dwójka partnerów się pobiera i że oni teraz będą tutaj coś razem próbowali generować, to też otworzyło drogę do myślenia, że skoro kobietom można i wolno zrobić coś, a to, że nie było im tego wolno i można robić przez tak dużo czasu, to długi czas to był błąd w myśleniu, to być może tak jakby mężczyźni też się domagają różnych takich rzeczy, żeby też im było wolno coś zrobić. I wielu mężczyzn się tym interesuje, choć często jest dla nich i pozycji mniej, i tradycja jest krótsza, ale i chłopcy, i mężowie często zaczynają jako przyprowadzeni przez żony, a potem zostają. No już nie mówiąc o jakichś sprawach związanych z alkoholem, czy przemocą domową, ciągle jednak w większym stopniu jest to przemoc mężczyzn wobec kobiet. Czy mężczyzn wobec mężczyzn też zresztą. Więc to wszystko jest punkt wyjścia do pracy i będzie coraz więcej. Myślę, że każdy z nas jak żyje zobaczy, że w ciągu jego życia będzie tego coraz więcej. I że te wątki będą wracały. Tak, mamy takie swoje do urobienia, więc mamy to swoje miejsce w historii świata i sobie je zajmijmy i teraz tym naszym podcastem też to przepychamy o trochę, bo tak jest po prostu skuteczniej, bo nam w dużej mierze chodzi o to, żeby być w życiu w jakiś sposób efektywny, żeby to życie mniej więcej zostało tak uporządkowane, jak możemy zagrać najlepiej tymi kartami, które mamy. Tam nikt cudów nie obiecuje. No i wiedza o własnych emocjach taka jest, bo
bo ignorowanie ich nie jest dobrym pomysłem. Traktowanie ich jak nakazu też nie jest dobrym pomysłem, więc się trzeba gdzieś z tym wszystkim odnaleźć w połowie. I mężczyźni też żyją na tym świecie i sobie korzystają. Tak, wydaje mi się, na zakończenie brzmi tak dobra konkluzja albo podobnie. To w takim razie na zakończenie, bo myślę, że ta cała transformacja oczywiście dzieje się, ona będzie się działa na przestrzeni lat i też mówisz o tym w tak piękny sposób, że to brzmi, jakbyśmy się już tak bardzo zmienili, a myślę, że nadal jakbyśmy zajrzeli do wielu sytuacji indywidualnych, tak. to nadal te starsze wzorce są powielane. Tak. I zastanawiam się w oczekiwaniu na to, aż może zmieni się system edukacji, może będzie coraz więcej ciekawych materiałów, więcej osób się będzie tym interesowało, ale też niekoniecznie, bo nie każdy się musi interesować psychologią, można też normalnie żyć bez tego, zakładam. To co my możemy zrobić już dzisiaj, na przykład jako rodzice, bo myślę, że to jest ten pierwszy moment, w którym dziecko jest podatne na kształtowanie się wszelkiego rodzaju wzorców. Czy są jakieś, nie wiem, zasady czy zmiany, które warto wprowadzić w tłumaczeniu dzieciom rzeczywistości, zarówno w sumie chłopcom, jak i dziewczynkom, bo i jedni i drudzy są ofiarami tego sposobu myślenia. Przychodzi ci do głowy taka rzecz, od której warto rozpocząć tę dyskusję właśnie w domach? Jeśli chodzi o temat, który poruszamy, na pewno warto zwracać uwagę, że jest więcej emocji niż trzy i wprowadzać takie nazwy, żeby przynajmniej one były rozpoznawane. Niebagatelne znaczenie ma pewien model kulturowy. To, co my wiemy o życiu, wynika z modelu kulturowego, z autorytetów, z wychowania i z własnej decyzji. Tak przynajmniej Alicia Kram twierdzi, jeśli chodzi o budowanie takiego swojego poglądu na rzeczywistość. Rodzice nie mają w tym aż takiego dużego właściwie pierwiastka, takiego znaczenia, jakby sobie przypisywali. Właściwie mówimy, że jakby rodzice wiedzieli, ile mają wpływu na wychowanie dzieci, to najwięcej to geny z tego wszystkiego. A i to nie za dużo. Dzieci uczą się ze wszystkiego. Z filmów też się uczą i tak dalej. Dlatego też często na przykład pojawia się taki wątek, czy to jest dobrze, żeby dziewczyny miały więcej punktów na STEM, czyli na te nauki, gdzie jest technologia, ekonomia, matematyka. Także samo to, że masz jajniki, to powoduje, że dostajesz więcej punktów. W zasadzie brzmi to jak jakaś taka żenująca sytuacja, bo dziewczyny statystycznie są lepszej kobiety z matematyki niż chłopcy. Chociaż tak nie uważają. Ale z drugiej strony jest kontrargument, czyli nie odpowiem wprost na to pytanie, że potrzebujemy wyraźnego pokazania w kulturze, że kobieta może być czym chce i do czego się nadaje. Czuje, że będzie jej to sprawiało jakąś radość. I ponieważ wyrośliśmy z takiej kultury, która tego nie pokazywała, to może ją trzeba przebalastować syntetycznie. A potem z tego zrezygnować. Jak już dziewczyna będzie myślała w domu, bo my z kolei wiemy, że to bardzo pomaga ludziom i chłopcom i dziewczynkom, jak się mówi, że mogą być kim chcą. A to z kolei ma często swoje źródło na przykład w tym, czyli jest z tym korelacja, nieduża, ale jest, że mężczyźni robią w cudzysłowie kobiece zajęcia w domu. Na przykład wywieszają pranie, albo myją naczynia, albo wkładają je do zmywarki. Wtedy na przykład bardzo córki na tym korzystają, bo z jakiegoś dziwnego powodu zaczynają myśleć, że one mogą być kim chcą. Mhm. Czyli nie myślą, że ja będę tylko tancerką, pielęgniarką albo tam nauczycielką, ale że ja też na przykład mogę być tam operatorem koparki, mi się to podoba. Albo mogę być na przykład kimś tam, bo powiecie, że z kosmonautką to już tam każdy wie, że może być, ale mogę być operatorką koparki albo na przykład mogę być dźwigową, to mogę być, albo jeździć walcem. Mogę robić takie rzeczy, co by mi się nie kojarzyło. I powoli ten narzut kulturowy będzie ginął i będzie już u młodych pokoleń widać, że one tak nie mają jakiegoś takiego, że ktoś coś powinien zrobić. Będą się te... Ale tak jak sama powiedziałaś, najczęściej bardziej byśmy chcieli, żeby to było. I tak, zawsze tak w historii świata było, że my to przepychamy w jakąś stronę tym swoim chciejstwem i to powoli wygasa w kulturze. Tam, gdzie pasowało, to zostaje, ale ta presja robi się coraz silniejsza. I to jest ważna sprawa, ale warto też pamiętać o tym, że rodzice nie mają aż takiego dużego wpływu. Mówi się, że rodzice dzieci wychowują, to jest grube nadużycie. Rodzice w zasadzie mają obowiązek moralny spowodować, żeby życie dzieci było w porządku. Utrzymać już życie. Tak, no bo jak ja zaczynam myśleć o funkcji, jak ja zaczynam myśleć o tym, jak, że ja jestem jako rodzic, jestem odpowiedzialny za to, jakie moje dziecko będzie,
to nie tylko tworzy to pewną chorobliwą sytuację w systemie, bo ja mylę moją granicę z jego granicą i to doprowadza do katastrof różnego rodzaju. Mylę jego zachowania z moimi, czy on coś robi, a mnie jest za to wstyd, a w sumie to jest jego odpowiedzialność i powinienem dać mu ponieść tego konsekwencje. Ale też, jeżeli tak robię, to myślę tak, nie pójdę z tobą do kina, bo i tak cię to nie nauczy empatii. Tak? Albo moglibyśmy iść do zoo, zobaczyć, jak cierpią zwierzątka, albo jak nie cierpią, bo na przykład chcę zobaczyć zwierzątka, ale nie pójdziemy, bo ty i tak nic nie zapamiętasz z tego i to w zasadzie moje wychowanie... No to tak nie. Ma być fajnie. Jednym z elementów życia dobrze przeżytego jest bogactwo psychologiczne, różnorodność psychologiczna. Więc ja mając to dziecko i daję mu jeść i papier toaletowy, mam mniej więcej wisieć w łazience, ale też sobie razem gdzieś pójdziemy, coś porobimy. Ale nie spodziewam się, że od tego, że jest, nie będę chodził na spacery, to on zostanie wspinaczem wysokogórskim. Bo równie dobrze możesz powiedzieć, fajnie było stato z tobą, czy mamo chodzić na spacery, ale ja jednak będę malarzem. Pod mikroskopem, albo malarzem będę. Tak? I to tak się po prostu dzieje. Nie? Że tak ludzie, ale najlepiej by było, jakby rodzice dawali taką możliwość popróbowania wszystkiego, wchodzenia w kontakt ze sobą, co ty o tym myślisz, jak się czujesz, jak czego się nauczyliśmy nowego, albo czy ci się podobało w ogóle. Albo jak tam, bo też chodzenie na wycieczki tylko po to, żeby pokazać, a zacz, a tu jest ptaszek, a tu ziemia, a tu H2O, a tu unosi się azot, nie? To dziecko już mu się cofa obiad, bo wszystko jest jakimś celem edukacyjnym. Jako rodzice możemy kompletnie się pozbawić celów edukacyjnych. Dziecko o coś pyta, to raczej budzenie jego ciekawości, tak. Choć sprawdzimy razem, nie ma takiej konieczności, żebyśmy próbowali dziecko wychować, bo to jest jazda w ścianę. Ono, jak pokazują badania, nie wiem, czy... Jak Państwo sobie o tym pomyślą, kogo, jak śmiał takich rodziców, albo widzi ich, kogo próbowali z Państwa zrobić Wasi rodzice, to się na pewno nie udało. Mm-hmm. A jak ktoś ma dwójkę dzieci, to już w ogóle widzi idealnie. Czyli wychodzi na to, że w rodzicielstwie chodzi o to, żeby spędzać miło z dziećmi czas. Tak, żeby to po prostu było fajnie. Brzmi jak zabawa dla wszystkich. No i tak jest mniej więcej. Znaczy ci dzieci mają robić swoje rzeczy, jakieś tam, co tam robią. Mają być odpowiedzialne za swoje rzeczy. Nie trzeba ich jakoś ekstrapolować tego, żeby to nie wiadomo jakie było egzaltowane i tak dalej, ale takie normalne, a nie, że jestem rodzicem, bo odpowiadam za to, kim się moje dziecko stanie, bo jak pokazują badania, ono się od wszystkich nauczy. Raz spotka nauczyciela od WF-u i nagle zrozumie w wieku lat 11, że chce być koszykarzem i co z tego, że grało na pianinie? To koniec, to powie, to zrozumie nagle, że to nie ja. Na tym pianinie to była taka tożsamość przyjęta, się to nazywa. Czyli ktoś mi ją zaproponował bez analizy alternatyw. A ja nagle biorę piłkę i czuję, że mi ciarki przechodzą po plecach. I koniec. Pozamiatane. Czyli drodzy rodzice, bawcie się z dziećmi i obserwujcie je, żeby za ich ciekawością podążać. Tak. No względnie, bo to też nie może dziecko być centrum wszechświata. Jakby każdy ma swoje życie do zrozumienia. Każdy ma swoje granice w normalnej rodzinie. Czyli z umiarem. Tak. No. I też taką piękną klamrę w takim razie robi nam fakt, że wychodzi na to, jako że ta rozmowa była w dużej mierze o po prostu... ludziach, a nie o kobietach czy mężczyznach, to też kluczem do wychowania fajnych chłopców zdaje się być umocnienie dziewczynek w ich niezależności i to też jest piękne współtworzenie tego systemu. A chłopcom zdecydowanie, jeżeli mielibyśmy baczyć na to, co robiła kultura, wspominanie o współpracy, czyli o tym, że się robi jakiś zespół taki w domu, który razem sobie spędza czas, ale też odpowiada za tą pracę domową, która ma być zrobiona, że leżą paprochy, albo że trzeba coś uprać. Jeżeli się zastanawiamy, co jest potrzebne, a nie kim ja jestem i że mnie nie przystoi, a komuś innemu bardziej przystoi. No. Wspaniała rozmowa, Miłoszu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, przemiło było Cię słuchać. Ja bym najchętniej tutaj zrobiła odcinek pierwszy z serii, bo było to dla mnie arcyciekawe. Także jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Dziękuję Tobie bardzo za zaproszenie w swoje progi wysokie i Państwu też dziękuję, że tyle wytrzymaliście. Mam nadzieję, że będzie to bardzo pomocne. Proszę słuchać Karoliny, bo ona bardzo dużo czyta, jak się okazało. To pewnie też dużo mówi. Ja dużo jej czytam i mówię. No. Do usłyszenia. Do widzenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i można go posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, gdzie większość wywiadów znajdziecie w wersji wideo.
Warto dodać, że jeżeli macie ochotę dodatkowo wesprzeć mój podcast, to zachęcam Was do kupowania moich produktów elektronicznych w moim sklepie internetowym karolinasobańska.com/sklep. Znajdziecie tam różne e-booki mojego autorstwa, w tym bestseller, czyli codziennik, narzędzie do pracy nad sobą. Wszelkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie, ale istotny jest też fakt, że już od początku 2021 każdego miesiąca przekazujemy 10% ze sprzedaży w tym właśnie sklepie innej fundacji i w lutym jest to fundacja Można Zwariować, także wspieramy tutaj działanie na rzecz zdrowia psychicznego i normalizowania rozmowy o zdrowiu psychicznym w społeczeństwie. Także możecie sobie zajrzeć na stronę fundacji i robiąc zakupy dorzucić też swoją cegiełkę. Jeszcze raz wielkie dzięki za bycie z nami dzisiaj. Polecam się na przyszłość, a dokładnie na przyszły poniedziałek, bo słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.